Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i powiem Wam dzisiaj parę zdań o przypadku, kiedy ktoś został skierowany na badania do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, badania po wypadku, który spowodował, wprawdzie nie swojej winy, natomiast problem polega na tym, że pracuje w pomieszczeniu, pracuje ze znajomymi, z kolegami, no i przebywa dość często w pomieszczeniu, w którym oni sobie grzecznie palą. Natomiast zasadnicze pytanie tej osoby jest, czy ma się czego obawiać, ponieważ jest przekonana, że z pewnością się sporo nawdychała, pomimo że, jak twierdzi, nigdy nie zapaliła. Proszę mi wierzyć, odpowiadając na to pytanie, zalecam w takich przypadkach szczególną ostrożność, a nawet nadmierną ostrożność, jeżeli mamy cokolwiek na sumieniu. W razie orzeczenia negatywnego odwołanie ma naprawdę małe szanse powodzenia w Instytucie Medycyny Pracy czy gdziekolwiek wyżej. Nie zrzucimy tutaj winy na kolegów, na tą palarnię, prawda, nielegalną czy cokolwiek innego. W mojej opinii najrozsądniej jest sobie kupić jakiś teścik w aptece, sprawdzić przynajmniej poziom THC w moczu. Jeżeli mimo wszystko siedzieliśmy tam bardzo długo wśród tych kolegów w tym zadymionym pomieszczeniu, a być może nawet dla zabawy czy dla koleżeństwa, żeśmy zapalili sobie tego skręta czy jointa, czy jakkolwiek by się to nazywało, zalecam przełożenie terminu tegoż to badania pod byle jakim pozorem. Naprawdę nie wytłumaczymy się, zrzucając winę na kogokolwiek oprócz siebie. Także końcowy wniosek: na badania najlepiej pójść zdecydowanie czystym. Natomiast jeżeli masz jakiekolwiek swoje doświadczenia z badań w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, nie po paleniu, lecz po przebywaniu w jakimś takim zadymionym pomieszczeniu, w takiej małej palarni opium, to zapraszam serdecznie do komentarzy na moją stronę badanialekarskiekierowców.pl lub na jakąkolwiek inną. Oczywiście można również odwiedzić moją przychodnię medycyny pracy na ulicy Kmicica 3 we Wrocławiu. Także bye bye, mówił Wasz Darek Kraśnicki, a to zdjęcia mojego sympatycznego personelu.